Busy night for the GCPD. Makes sneaking into the station a little easier, at least. Dobra, czyli premia mamy, jak nas nie wykryją, nie? No to wbijamy. GCPD wraca. Nie mogło być inaczej, to jest to samo Gotham, ale troszkę inne, no. To nie jest oczywiście Arkhamverse. No to myślę, że wszyscy wiecie, zainteresowani. Po tym, co Gacek odwalił na początku, no to jasna sprawa. Okej. Czyli tam, nie? Wejdziemy sobie dołem. Kurczę, zauważyli. Ale serio musimy się bić z nimi? Policjantami? Szkoda. Myślałem, że jesteście po naszej stronie. A my znamy Gacka jak coś. Że się dogadamy. A czy w ogóle Gordon będzie? Ciekawe. Wow, jaki finisher. Dobra, myślę, że muszę bardziej korzystać z tego ulcika częściej. A, tu prawie żyćko mi padło. Dobra. No jak się skrada Sneaky Beaky. The morgue's on the far side of the bullpen. Make sure the cops don't see you sneaking around. Okej. Znajdź sposób na ominięcie punktu ochrony. Czy jest coś tutaj ciekawego? I co? Chyba pójdziemy dalej. Dyskretne wejście. Górą. Coś tam widzę. O, właśnie. No. Już się uczysz, młody. Cicho, cicho. A ciekawe, jak te leczenia jeszcze zdobywać, bo szczerze mówiąc nie wiem. Jakby mamy normalne apteczki, nie? Dobra, mnie nie widzą, bo to jest to lustro. Dotrzyj do cel. Do celu, a nie do cel. No, do tego spróbujemy po cichu. Dobra, dawaj górę. Teraz już po cichu. Nie ma co. Co tu mamy? To jest jakaś znajdźka? No Gordon, no Batman. No need for a bat signal. Sygnał nietoperza, a. Ale super. No, raczej takie artefakty będziemy tutaj znajdować. Takie nasze. No nie wiem, czy oni nas zobaczą? Nie, nie zobaczą. Po śmierci Jima nowa komisarz Catherine Kane kazała usunąć sygnał. A, czyli tu jest już Catherine Kane, tak? No. I tam był też Kane. Na tym pogrzebie. Raczej nie ma Gordona. Nowa gwardia. Now would be a particularly bad time to be spotted. Dobra, dobra. Użyj, aby znaleźć pobliski panel. Czyli gdzieś można je wyłączyć, tak? Można by je wyłączyć, spoko. She's definitely overreacting. I barely hit that kid.
Skoki na razie jeszcze, szczerze mówiąc, nie do okiełznania, bo nie wiadomo, gdzie on się tam oprze, ale mam nadzieję, że będziemy mogli wyłączyć te kamerki. Raczej tak, co? Kurde, ale tu ich sporawo jest. Trzeba by górą. Moim zdaniem tutaj jakoś górą, ale... Okej, tu mam... Ktoś z nich by miał? Dobra, weź kartę magnetyczną. Jasna sprawa, tylko to bym się gdzieś zaparł, ale widzę, że nie bardzo. Nie ma takich punktów zaczepienia za dużo, nie? Gargulce by się przydały. Dobra, trzeba sobie radzić. I najlepiej to zejdziemy chyba na dół. Wyjątkowo, tylko uwaga na kamerki. No dobrze, że mamy skan otoczenia z ludźmi. Dobra, to akurat jest przydatne. Ziup. There you are. Dziwne, że jest. Dobra, to jest bardzo dziwne. Powiem wam, że sterowanie jest bardzo mylące, ale to się przyzwyczajimy, bo w żadnej grze nie ma interakcji na X-ie, nie? W sumie. Tylko na kwadracie zawsze. Wow. Did someone knock out the forensics team? O, ty coś masz. Uff, not dead. O. Belfry, tell you how Ghoul is here. Copy that. Be careful. You know you can't beat me. My beloved has trained you well. Pretty sure he told you to stay out of Gotham. Dead men's wishes don't concern me. Besides, I'm here to clean up my father's mess. Which in this case is the demon himself. You're just burning him? Might be hard to bring Raish back if he's ash, Talia. Even a Lazarus pit has some limits. Wait. Why was he after Bruce? Ninjas. Ale oni mogą być też z Trybunałem, nie? Powiązani. Dobra, gdzie jest Langstrom? Tutaj? Hopefully the ME found something. You're looking for... RR w miejscach zbrodni. Dobra, czyli... Czyli tu dodatkowo możemy sobie ogarnąć. Jakieś fajne rzeczy. Pyk. Urządzenie skrywające klucz biodę szyfrujące to Brelok do gry MMO. Telefon. For measuring glucose in the blood. Did Langstrom have diabetes? Dobra.
Czyli to, nie? Chyba to sobie weźmiemy. I won't make a joke about needing a tissue. Pulsometr, czyli tak, to razem z tym. Tak. Ale ciekawe, nie? Ciekawe te zagadki. Czyli mamy jedno zawsze do odkrycia i kilka rzeczy prowadzące do celu. A. O kurczę. Told me he had access to the GCPD systems. Now I guess I do too. And now for my next trick. Ooh, you're good. I'm sneaking out of here. No. Dobra. Robin jest tutaj hakerem takim, nie? Entrance is secure. Spread out. We'll find the perp. Keep going. They've got to be here somewhere. Hacker Bonzo. Dobra, ucieknij z siedziby, czyli tam dokładnie, tak? Do końca. No teraz mamy ciemno to. Bez problemu. Nawet nie wiem, czy tu by się nie udało. Boczkiem? Nie, boczkiem to chyba nie, oni tu idą. Kurde, ale ekipa. Szybko się przemieszczają. Ale zobaczę może, o właśnie, tu bym sobie zszedł. Powinno być dobrze. Ale fajnie, że nam pomagają tam gdzieś z drugiej strony, nie? Komunikują się. No, spoko. Jakieś fajne takie relacje się zawiązują. No, oni muszą działać do jednej bramki. Ciekawe, czy ktoś się tutaj zbuntuje, na przykład Red Hood. Znamy jego podejście. Dobra, czyli teraz wracamy, tak? Kończenie patrolu. Wróć do dzwonnicy. Ja to będę mówił, bo to nie wiem, dlaczego jest nieprzetłumaczone, ale spoko. Aby zakończyć wieczorny patrol. Możesz się tam udać tradycyjną metodą lub skorzystać z punktu szybkiej podróży. A, dobra. Noc pierwsza. Ej, serio w ten sposób to działa? No to jest trochę inne, nie? Podejście. To jest zdecydowanie inne podejście niż normalna gra akcji. Przestępstwa, cele opcjonalne, mieszkańcy. All right. Okay, lab notes, formulas, financial records, research into hearing loss, human experimentation and trials? That looks like cash payouts to volunteers. I recognize some of these jerks. They're all known gang members. So Langstrom was doing medical experiments on criminals. You're crowding me. Miss Gordon. The holo imaging system is back online as of this morning. Perfect timing, Alfred. Hey, I forgot how sweet your setup was, Babs. It's ancient, but it'll do for now. You and Master Bruce are the only two people in the entire world who would consider the Belfry systems ancient. While researching Langstrom, I also called up all we've got on our party crasher. Talia al Ghul. She was a match for Master Bruce in more ways than one. Her presence in Gotham is concerning. So is the fact that she torched her old man's body. We sure that was Ra's al Ghul? His DNA was all over the weapon she left behind. I wonder why she didn't take a chance and use a Lazarus pit to revive him. Well, Batman would just find Talia and ask her himself. Good thinking. Yeah, I can double-check Talia's kunai for trace materials that we can track. We should also hit the streets, find out if anyone had any beef with Langstrom. Sweet. Time to bust some skulls.
No, coś tam się dogadują, powoli. Odkryte przestępstwa z premedytacją 2, tak? Ja bym chciał zobaczyć, gdzie mogę zmienić postać. Nie wiem, czy tutaj? Zmień na Robina. O właśnie, tu można sobie zmienić. Możesz zmieniać postać. Ja bym teraz może... Doskonała hakerka, twarda jak skała, mistrzyni w walce 1 na 1. Dobra, niech będzie, zobaczymy. No i tu możemy w każdej chwili... Już od teraz, nie? Czyli nawet jakbyśmy sobie zeszli z patrolu, no to jeszcze nie jestem pewien, ale... No, ogólnie spoko. Dobra, no to zobaczmy sobie. Tablica dowodów. Na tablicach dowodów znajdziesz informacje odkryte podczas śledztwa. Sekcja bieżącego śledztwa zawiera najważniejsze dane dotyczące kolejnych kroków do podjęcia. Podświetl dowody, by zdobyć informacje na temat następnych etapów twojego śledztwa. Dobra. Tu mamy... Coś takiego. Otwarte wyzwania. Rozejrzyj się. Spoko. Rage. Są poszlaki w ogóle. I to wszystko ma w jedną całość się później ułożyć, tak? Informacje priorytetowe. Tutaj też. No na razie mamy Kirka i mamy Talię, Al Ghul i Rejsza, nie? I mamy jeszcze ten sztylet. Dobra, czyli tutaj mamy coś takiego. Akta sprawy, pogawędka. Przesłuchaj świrusów, by zdobyć więcej informacji. Coś takiego. I kapusie. To są jakieś akta sprawy. Kurde, ale sporo tego, nie? I tu są akta sprawy, umiejętności pędu, trening, wytwórstwo. Kurde, hardcore. Czyli tu ewentualnie mielibyśmy na tym obszarze dodatkowe nagrody. Ale ciężko powiedzieć, jak to fabularnie idzie, nie? I teraz wytwórz nową broń białą, korzystając ze stołu. Ukończ trening. I przeczytaj gazetę. Okej. No. Sometimes I wake up in the middle of the night, expecting Bruce to call me for help. And then I remember. I thought it might have been one of you calling just now. I was worried. Old habits, I suppose. I get it. Waiting for the calls to come in, it was the hardest part of being Oracle. Being out there again, it's different. But Bruce was right. Gotham needs us. And I'll be here to support you. Gotham is in good hands. Rycerskość. Kurczę, ale powiem wam, że tak dużo tu jest różnych rzeczy i tak jest różna ta gra od wszystkiego, co znamy, że aż dziwne, nie? Gotham potrzebuje nowego obrońcy. Ukończ wszystkie wyzwania rycerskości, by odblokować nowe potężne umiejętności dla każdego bohatera, wliczając to ich heroiczne ruchy. Śledź je w sekcji wyzwań, dobra. To, że nie będziemy tak świrować jakoś bardzo z takimi rzeczami, z wyzwaniami. A, i teraz możemy sobie wytworzyć... Zdobywaj schematy i materiały rzemieślnicze, aby wytwarzać lepsze stroje i broń dla swoich postaci.
Broni białej, tak? Walka wręcz. Klasyczna. Można wytworzyć. To chcemy to. Wyposaż. Czyli tutaj... A, czyli tutaj jeszcze można sobie wytworzyć jakieś nowe rzeczy, nie? Kurczę, to lepsze nawet... Bronie możemy mieć? Hardcore, totalny hardcore. To jest jak jakaś gra taka RPG rozbudowana. Nie taka akcji, nie? Trenuj walkę, skradanie się, umiejętności pędu, dobra. Szkolenie podstawowe. Serio, my to musimy zrobić? Nie, tylko przesłuchanie chyba, tak? Dobra, przesłuchanie dziabniemy. Physical and mental preparation go hand in hand. Here, we can train the mind to prepare the body. But it requires deep focus. Let go of your pain and pay attention to my voice. Dobra, troszkę gacka jest. Troszkę gacka jest. Lokalizowanie informatorów. Przytrzymaj, by skanować przestępców i znaleźć informatora. Chwytaj informatorów, aby ich przesłuchiwać. Aha. Zbliż się z ukrycia, aby zmusić ich do mówienia. Dobra. Celuj. Czyli w ten sposób, tak? A, w ten sposób. Wrogowie mogą zostać przesłuchani po wykonaniu chwytu. No jasne, jasne. Dobra, mamy przesłuchanie. Let's talk. Oh, this is awkward, but I'm feeling giving. Here's what I got. Thanks. Uniknij wykrycia, serio? W tym samouczku? Chwyt w walce. Możesz chwytać przeciwników, którzy nie wiedzą o twojej obecności. No tak, tak. Niektórych powaleń. Można sobie sprawdzać, kto to jest, nie? Świernięty bojownik. No, czyli najpierw muszę troszkę mu zmniejszyć, tak? Ten pasek. Dobra, no to też spoko. Ale sporo się tutaj opiera na tych tropach, nie? Jakichś informacji, szukania. Kurde, dziwne. Tryb współpracy, tak, możesz teraz grać w trybie współpracy. My będziemy grali tutaj solo, ale od teraz, jeśli byście chcieli, no to prolog mamy za nami. Opuść Belfry i patroluj Gotham. Okej, okay, czyli już mamy gotowe i teraz jako Batgirl sobie wyjdziemy na otwarty świat. Przestępstwa z premedytacją. Każdej nocy zbrodniarze w Gotham dopuszczają się przestępstw z premedytacją, takich jak napady. A, czyli ikony na kompasie oznaczają przypadkowe. Przytrzymaj, aby zeskanować. Czyli tak, mamy już teraz takie dwa przestępstwa z premedytacją i tam będziemy mogli ogarnąć sobie troszkę fabularnych rzeczy, nie? No dobra, no to lecimy teraz. Batgirl, druga noc. I zobaczymy, co tam będzie. Wiecie co? To teraz w ten sposób działa, czyli mamy akta sprawy i musimy wejść do West End i przesłuchać mafiozów, nie? I jestem już tutaj właśnie w tej dzielnicy, West End, i z tego co widzę jest tutaj frakcja mafia, raport GCPD, no i zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy to jest to. Jeśli tak, to naprawdę w dosyć trudny sposób będzie trzeba tą fabułę poznawać. To nie jest taki liniowy, że mamy misję za misją, tylko musimy jeszcze znajdować dane lokacje, nie? Troszkę mi się kojarzy nawet z Valhallą, bo tam też można było taki przygodowy tryb sobie włączyć, gdzie mamy eksplorację.
Oj, oczyść bastion przestępców. Coś takiego. Pokonaj wszystkich wrogów. Dobra. Czyli to będzie to. Stay on your guard in there, Batgirl. Czyli idziemy dobrze. No to zobaczcie, żeby wejść na jakąś misję fabularną, to musimy sobie poszukać tych spraw, nie? Kurde, no to jest zupełnie inne podejście. Zwłaszcza w takich grach akcji, nie? Z takich akcyjniakach, powiedzmy, po sznurku. No nieźle, nieźle. Dobra, tutaj z gzymsiku. Można by zejść sobie na dół ewentualnie. Patrzymy, jakie mamy opcje. Ciche powalenie. Dobra, mamy ciche i głośne, nie? Zawsze taki nokaucik. Ale spoko, dobra, teraz już przynajmniej wiemy, jak to wszystko działa. Ale to się aż zdziwiłem, wam powiem. Że w taki sposób, że musimy te akta sobie sprawdzać, gdzie się w ogóle udać na mapie. Kurde, ktoś tam widzi. I wtedy... O, dobra, mamy poziom. No te poziomy to akurat by mogli sobie darować, nie? Te poziomy nie są mile widziane, bo tutaj troszkę jak z pienia właśnie będzie trzeba robić. Wykonaj uniki doskonałe. Dobra, jakieś zasoby. Ja tam mam jeszcze jakieś kostiumy z takiej wersji przedpremierowej od wydawcy, ale na razie sobie w tym tą jedną nockę dziabniemy, co? Ten mnie nie widzi? Ale cały czas jakieś właśnie zasoby dostajemy, nie? Do zrobienia nowej broni albo kombinezonu. No to jest takie nowoczesne podejście. O, mamy troszkę informacji. Ale szczerze mówiąc, normalne byłoby w porządku. To akurat jest na minus, nie? Ale przyciąga atmosfera, przyciągają postacie. No i żeby się dowiedzieć, co tu dalej w fabule i z tym gackiem się stało, to spoko, to jest wszystko spoko. Ale technicznie, jak są zrobione misje i te levele, to akurat dosyć dziwnie na razie. Ale zobaczymy. Okej, mamy wszystkich. Ukradnij dane z operacji. Gdzie wy macie tutaj te dane? Dobra. Oj. No nie wierzę. No teraz jak Avengers to wygląda. Pyk. Aj, to jest taki trik, nie? No przynajmniej mamy już ten trzeci level, więc teraz nie jest tak źle z tą misją, nie? Bo ta misja jest na trzecim, czwartym. Mogłem grać cały czas Nightwingiem. I teraz pytanie. To jest ważne pytanie. Mnie bardzo ważne pytanie. Czy jak będę zmieniał sobie postacie, to wyrobię z tymi levelami, nie? Bo można grać całą grę jednym. Pyk. A, to jest spoko. To jest ten pęd, nie? Bo można grać cały czas jedną postacią. No i wtedy ten level będzie wyższy, nie? Ale chciałbym wam zaprezentować wszystkich tak po kolei. I tak zmieniać później, nie? I z tego co wiem, to żyćka nie można zdobyć, tylko... Oj! Tylko po prostu w jedną noc mamy te 7 pakietów. Pewnie będzie można to ulepszać. I później nam się dopiero to regeneruje właśnie... Jak zejdziemy do naszej bazy. Okej. Kurczę, ale strzelają, nie? Nie no, walka jest w porządku, tylko nie ma tych kontr, są bardziej uniki.
No to jest... To jest do ogarnięcia. Oj, teraz jest ostatni przeciwnik. Fajna kamera. Dobra, na ostatniego przeciwnika fajna kamera. Nie no, walka jest... Walka jest dobra, walka jest okej. They always talk tough. Uników doskonałych to chyba nie było. No i tak, czyli teraz zobaczmy, czy tutaj w tych plikach przesłuchaj świrusów, by zdobyć więcej informacji. Akta. Nadal tego nie mamy, co ciekawe. Dobra, czyli jednak to nie była misja, to ja muszę po prostu przesłuchiwać. A to dziwne, nie? Ale zrobiliśmy takie aktywności jednak poboczne. Dobra, to jak przesłucham jakiegoś majstra, to się zobaczymy. Tell me what you know about Kirk Langstrom's murder. Show me what you can do, Batgirl. I don't know who burned the dock. His research was top secret. Even my boss. Dobra, mamy gnyba, nie? Thanks for the info. Dobra, chyba znalazłem jakiegoś kapusia. No i teraz zobaczmy. Bo mamy jednego. Tak, jeszcze teraz świrusa. Czyli będę musiał po prostu w świecie gry znaleźć jakiegoś i go przesłuchać, ale nie wszyscy mają informacje, co ciekawe. Someone killed Kirk Langstrom. Who was it? Was it me? I didn't have nothing to do with him getting pinned to the wall. Man, now I won't get that super hearing he promised. Dobra, no i teraz mamy świruskę. We'll figure something out. Also, we know where Talia is. I'll send the coordinates. Copy that. Thanks. O, Talia. Dobra, czyli teraz idziemy za Talią. Porozmawiaj z Talią al Ghul. Dobra, jest daleko to. Będzie tutaj sporo takich cięć w tej serii, ale żeby wam się przyjemniej oglądało, to wszystko zrobimy. Jak zwykle, płynnie, nie? Belfry, I'm near Talia's location. The way Batman talked about her, I'd watch her back. Don't worry, not my first run-in with Talia. We'll be listening, just in case. Okej, spotkajmy się. Talia. I thought you and your league would have packed your bags by now. I'm not their commander. They cast me out. You're the daughter of their leader. Burning his body would have pretty much guaranteed your place at the top. My late father insisted Bruce would be the next head of the league, despite his refusal. Since that ill-fated duel, all the League can agree on is carrying out Raish's mission. It doesn't make sense. Why would Raish kill Bruce if he was his successor? I agree. It was an irrational whim. I warned him the Batman would be his downfall. But repeated exposure to the Lazarus Pits breaks down a subject's mind. Eventually, their true self is erased. Why bother killing him, then? It's not like he would have been a threat to you. What was it really about? Consider it a logical choice. A painless end for him and closure for the League. And for me. Now they want me dead. I guess your time in Gotham has finally come to an end. I have other matters to attend to. The funeral was tasteful. I'm sure Bruce would have appreciated it. Leave Bruce out of this. This is between you and me. Now answer my question. No, but I can ask you one.
Why would an apprentice to the Cowl break into the morgue? I know you weren't following me. It's an ongoing investigation. Ongoing? Left behind by Bruce. I wish you the best of luck. You'll be needing it soon. Because once the League regains its footing, Gotham will be in its sights. No i wydaje mi się, że oni będą z Trybunałem działać. Belfry, it looks like Talia's got her own mission here. That figures. Is that why you didn't bring up Langstrom? I really don't want to give her anything she doesn't already have. Good thinking. Over and out. Dobra, no to wracamy. Wracamy na... Hey, there's something you chyba kolejną nockę. Tak jest. Sounds serious. What's going on? Got a message from Harley Quinn. You gotta hear this. Whenever Harley's involved, there's trouble. I'm on my way. Dobra, lecimy. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.